Witam szanownych Państwa, witam bardzo serdecznie. 338 filmik o gitarach. Siemanderko, siemandereczko. Zajmiemy się dzisiaj takim tematem. Czasem ktoś od kogoś kupuje gitarę i ta gitara ma na przykład właśnie tak jak tutaj rzeczona, którą widzimy, jakieś tam naklejki, a tych naklejek możemy wcale nie chcieć i możemy się chcieć zastanowić, jak te naklejki usunąć. To nie zawsze jest takie proste. Nie wszystkie środki się do tego nadają. Tutaj w ogóle hardcore punk, minor fret, straight edge, nie? No to restekpa do tego straszna. To jest klasyk. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, to niech sobie sprawdzi minor fret, bo naprawdę. No i mówię, no klasyka. Tutaj położę, o. Niech będzie sobie. O, nawet bliżej, o, tu. A już na przykład spas z odwróconymi krzyżami, to nie wiem, co to jest. W każdym razie nie wszystkie środki się do tego nadają. Wiadomo, że nie możemy tego zrobić na przykład acetonem. Wiadomo, że na przykład w niektórych lakierowanych jakichś tam gitarach może nam się zepsuć od tego lakier, więc musimy zrobić to jak najmniej inwazyjnie. Z mojego doświadczenia oblepiania wszystkiego i zdejmowania naklejek później z różnych rzeczy, odkryłem, że najłatwiej jest to zrobić dwoma środkami. Jeden środek nazywa się benzyna ekstrakcyjna, a drugi środek to jakiś tam spirytus lub inny alkohol, trochę wyżej procentowy niż wódka, czyli jakieś tam na przykład perfumy. I ja sobie dzisiaj właśnie użyję, szanowni Państwo, Kate's Couture. Takie wspaniałe perfumy, nie wiem, czy są w sklepie takie sklepy po 5, znaczy takie sklep, czy są w Polsce takie sklepy po 5 zł. Tutaj są takie sklepy po funcie. Taka butelka perfum kosztuje, szanowni Państwo, funta. Pachnie trochę jak być może, którego używała moja babcia, więc taki klasyczny zapach. I myślę, że to będzie dosyć bezinwazyjne do tego, żeby sobie z takiej jamaszki ulubionej waszej tutaj i wszystkich innych, nawet moja dziewczyna już kocha Pacyfikę. Tutaj, tak? No właśnie. Mówi, że mi kupił jedną. Ale ja powiedziałem, że nigdy. Bo nie umie grać, to po co? No i generalnie myślę, że na takie tutaj, ona jest lakierowana lakierem bezbarwnym, więc myślę, że na te takie tutaj naklejki, na ten cały tutaj syf. Poza tym, że wykorzystam oczywiście normalne jakieś tam środki do tutaj czyszczenia gitary, różne tam inne, które są na świecie gitarowe, to tutaj akurat będę musiał dzisiaj wykorzystać coś zupełnie innego i zrobić to trochę inaczej. Uprzednio sobie wyjmę strunki, co by mnie nie pokuli, bo brudne. O, ciach. Śmieci na podłogę. No i słuchajcie, najpierw to trzeba zrobić generalnie i zasadniczo tak. Ja tą gitarę sobie oczywiście wyczyszczę później. Najpierw zajmiemy się tymi naklejkami. Najpierw to trzeba zrobić tak, że trzeba te naklejki namoczyć w tym spirytusie, a potem zacząć je zdzierać. Tak szybko to nie zejdzie i to nie jest takie proste. Dobra, uporałem się ze strunami. I po prostu należy to zrobić nie inaczej jak w miejsca, gdzie to jest ten dziubek. Miejsca, gdzie te naklejki są. O, tutaj NOFX. Też tu widzę ktoś klasycznie punkowo tą gitarę potraktował. Z tą naklejkami to. O, ja to tak właśnie mówię. No, może być tak, że pod tymi naklejkami będzie na przykład jaśniejsze drewno. Z mojego doświadczenia jest już to sprawdzone, że raczej takie spirytusowe sprawy to nic złego gitarze nie zrobią, więc nie ma się co tam obawiać. Niestety trzeba użyć dużo tego, więc polecam wentylowane pomieszczenie jakieś z otwartymi oknami, bo to ten zapach jest po prostu, nie da się ukryć, że dosyć konkretnie upierdliwo śmierdzący. No ale nikt nie będzie wykorzystywał Chanel 5 ani żadnego innego Davidoffa do takich sytuacji, więc myślę, że jest to usprawiedliwieniem. Trzeba to zrobić tanio raczej. No powiem Wam tak, że brzydko się wyrażę, ale w innych o gitarach czasem się wyrażam brzydko. Jebie to konkret.
No i nic, no, wypsikałem tyle na razie. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego psikać więcej. Ja sobie idę umyć ręce, a niech to się tutaj namoczy. Biedactwo moje tutaj śpi. Zasypieć próbuję, ale może od tego i się lepiej zaśnie, nie? Takie różane zapachy, słuchajcie. No wiem, że już tutaj niektórzy mogą sobie pomyśleć, dobra, tam nalało się do pick-upa czy coś. No jest to spirytus, to szybko wyparuje, trochę może gitara będzie pachniała. Jak mówię, no ze wszystkich różnych środków, które istnieją, to nie jest jeszcze takie najgorsze. Nie jest to idealne, to, że tam może rzeczywiście jakaś kropelka się gdzieś tam dostała, no ale z drugiej strony też nic złego się od tego moim zdaniem nie powinno stać i wszystko będzie ok. Zresztą jak ją rozkręcę później do czyszczenia, to tam troszeczkę przeczyszczę ten pick-up również, więc myślę, że też spoko i bez zbędnej przesady, nie, już nie przesadzajmy. Jak gramy na gitarze i pot nam leci i kapie w pick-up, to też przecież się coś tam dzieje. Tak to już jest, no, życie. Dobra, robimy małą przerwę, znaczy ja pauzuję, niech to się wszystko tutaj namacza i zobaczymy za chwilę, jak to nam będzie schodzić. Wracając do tematu, najlepiej to sobie zrobić właśnie na przykład o kosteczką, żeby paznokciów sobie nie pobrudzić. I tak tutaj, no, trzeba to robić delikatnie, bo już ta gitara oczywiście będzie trochę przez to podniszczona, niestety. No, ale jak najdelikatniej to jeśli zrobimy, to może nam się udać. Właśnie najgorsze w naklejkach jest to, że zawsze zostaną takie, w tych papierowych coś tam zawsze zostanie. Znaczy zawsze zostanie i trzeba będzie czyścić, nie? Nie tak, że zostanie już na zawsze, tylko zostanie i trzeba będzie to może nawet jeszcze raz to spryskać. Zobaczymy, no. Ale schodzi. A perfumy podobno nawet nie pachną tak źle. Babciowo mydlano. Więc tak jak taka stara szafa, jak ktoś do babci chodzi, to babcia mydło trzyma w pościeli. Może te perfumy tak pachną. Niektóre nawet nie babcie tak trzymają. Tutaj duchy mi szepczą do ucha. Różne. No i tak to właśnie. Gdzie jest ten perfum? No bo przecież ci ludzie nie mają czasu na takie czekanie, wiesz, teraz świat teraz biegnie szybko. Dostałem perfum, trochę jeszcze popsikam i schodzi, nie? Więc generalnie nie jest to jakoś taka straszna zła sprawa. Da się to zrobić. Oczywiście gitarę trzeba będzie dość konkretnie potem doczyścić już ładnie środkami gitarowymi i wszystko ładnie z nią zrobić tak jak to należy, żeby się pozbyć i tego zapachu, i też brudu, który na niej jest. Raczej spirytus nie jest najlepszym rozwiązaniem do czyszczenia gitary. I do czyszczenia gitary, jak wiecie, są środki gitarowe, o których być może, jak się uda, niedługo dość obszerne filmiki. Myślę, że raczej takie w formie fokszotowej, ale myślę, że warto przedstawić środki gitarowe, które są gorsze, które są lepsze, bo różnice między nimi, powiem wam szczerze, są. Kupiłem, jak wiecie, ostatnio sporo tego, pokazywałem, i różnice w tym wszystkim rzeczywiście są. Po jakimś tam czasie użytkowania mogę to myślę jakoś zweryfikować, więc miejmy nadzieję, że takie filmiki powstaną. Słuchajcie, lista tematów na filmiki jest naprawdę długa. W tym momencie mam filmików nakręconych na 6 tygodni do przodu. Ten, który kręcę teraz, to pojawi się za jakieś 1,5-2 miesiące w internecie. Więc tak to się prezentuje, a do tego jest jeszcze cała lista tematów, które powinny zostać poruszone, a jeszcze poruszone nie zostały. No a doba ma tylko 24 godziny i tylko niestety jest tyle czasu, ile jest. No, tak jak wy czasem nie macie czasu obejrzeć filmików o gitarach, tak ja czasem nie mam czasu zrobić niczego innego niż ich nakręcenie. Chyba że akurat jadę po gitarę gdzieś tam, to wtedy być może nie kręcę filmiku, chociaż ostatnio zacząłem kręcić, kupiłem kamerkę internetową do samochodu, znaczy nie internetową, tylko taką samochodową kamerkę kupiłem. Śmieszna sprawa, bo zakłóca nawigację i trzeba ją ustawić w odpowiednim miejscu, tak żeby satelita łapała nawigację. Dosyć to interesujące. Nie spotkałem się z tym tematem nigdy wcześniej. Przeszukałem fora,
nikt czegoś takiego nie pisał, więc może to tylko u mnie tak działa. W każdym razie tak to, tak mi to działa i jaram się teraz tym, jak to ludzie źle jeżdżą i jak bardzo na nich bluźnię. Być może czasem powrzucam takie różne swoje zajawki, jak to bluźnię na innych kierowców podczas jazdy. Zobaczymy. O, widzicie, tutaj mój zdarzyło się to, co wam mówiłem, czyli to, że będzie, że się zmieni nam kolor i że to, co się od słońca pozmieniało, to co jest pod naklejką, będzie zupełnie inne. I tutaj jest taki kolor, jak prawdziwy był tej gitary. Taki biały, a tutaj się to zrobiło takie oldschoolowe. Ale jak widzicie, naklejeczki schodzą bardzo, bardzo ładnie. Nie ma tutaj większego problemu z tym, żeby je zdjąć. Więc jak mówię, powracając do tematu kamerki samochodowej, być może czasem w filmikach o gitarach, jak się zdarzy jakaś śmieszna sytuacja na drodze londyńskiej, to na końcu filmiku będę może wklejał takie krótkie dwuminutowe zajawki, jak to ktoś tam komuś ładnie zajechał drogę, albo się po chamsku zachował, czy coś. Tak jakoś w miarę. Mam nadzieję, że takie sytuacje oczywiście się nie będą zdarzać, że wszyscy będą jeździli kulturalnie, ale no zobaczymy jak to będzie. Taki jest plan, że jak się jakiś debil na drodze pojawi, to będzie opublikowany gdzieś tutaj dla was na końcu filmiku. Zobaczycie, może też w Polsce powiecie, jacy jeżdżą debile i będziemy sobie mieli temat do dyskusji. Jak widzicie, to co się stało, się to co mówiłem, czyli w miejscu, gdzie są te naklejki, gitara wygląda zupełnie inaczej, czyli trochę, no będzie tak trochę lipowato, bo będą te ślady wyglądały. Myślę, że i tak 100 razy lepiej niż z naklejkami, a poza tym można sobie nakleić swoje własne naklejki, nie trzeba akurat właśnie mieć tych, więc jest to jakieś tam pole do popisu w ten sposób. Miejmy nadzieję, że jakieś tam czyszczenie i użycie tych wszystkich różnych kosmetyków pozwoli na to. Albo pomazać markerem, tak, jak tutaj mam podpowiedź od duszka. Słuchajcie, myślę, że coś tam może się to, znaczy nie, no ten kolor się nie zmieni, no będą takie kwadratowe sytuacje, więc to tak się prezentuje i tak się prezentować będzie, ale dzięki temu taką gitarę będzie można kupić taniej niż normalnie, jeśli ktoś ma trochę mniej pieniędzy na to, żeby wydać na instrument. To właśnie takie instrumenty, filmiki o gitarach zawsze polecają i zawsze polecać będą, żeby szukać trochę instrumentów, które chociaż kosmetycznie być może nie są jakoś super, to w postaci już takiej brzmieniowo grającej są ok. I tak ja zawsze będę wam takie coś polecał. Nie macie kasy, szukajcie gitar, które są trochę poobijane, które są właśnie w ten sposób, nie wiem, tam jakieś jest pęknięcie lakieru, które nic nie ma tak naprawdę znaczenia, jest jakieś coś typu właśnie takie ślady po naklejkach, albo nawet same naklejki są gdzieś, które można sobie zdjąć, jak już widzicie, i jakoś to tam schodzi, albo na przykład, nie wiem, no jest tam jakoś właśnie pomazane markerem, czy dziecko, ja mam na przykład takiego Gibsona, w którym dziecko w ogóle śrubokręt wzięło i buźkę narysowało poprzedniemu właścicielowi i kupiłem go przez to troszeczkę taniej, więc to tak, no więc naprawdę szukać trzeba różnych okazji, jak się nie ma kasy i zawsze lepiej kupić wyższy instrument klasowo niż niższy klasowo i może na przykład tydzień warto poczekać gdzieś tam, pogrzebać jeszcze po internetach i się pojawiają zawsze jakieś różne okazje, no czasem Gibsony chodziły po 1500 zł i schodziły w ciągu 2 godzin na przykład na Allegro, pamiętam była taka akcja, jak obserwowaliśmy dość tak konkretny rynek na forum gitaraonline.pl, to była taka sytuacja, że był Gibson Faded za chyba 1600 czy 1500 zł, poszedł w ciągu 2 godzin, zniknął, no i ktoś sobie wyłapał zajebiste wiosło, zajebistą okazję, jeśli nie było to wiosło gdzieś tam ukradzione, tylko było normalne, po prostu ktoś je sprzedawał, bo potrzebował szybko pieniędzy, to wszystko w porządku, więc to tak, słuchajcie, o, dzwoni mi telefon, to ja tutaj na chwilę to zapauzuję, no bo jak ja już zrywam te naklejki, to już nie jest już to takie ważne, ale myślę, że jak już je zerwę wszystkie, to wtedy sobie wrócimy i zobaczymy, jak ta gitarka wygląda. Powiem wam tak, śmierdzi to wszystko konkret. Pamiętajcie o zniżce 15% na wszystkie produkty od Joyo w hurtowni muzycznej, hurtownia-muzyczna.pl Magnus. Reklama. No i właśnie naklejki zeszły. Właściwie to można już, trochę jest oczywiście jeszcze brudu takiego jakiegoś tam kleju czy czegoś, to wszystko już zejdzie przy użyciu jakiegoś silniejszego środka do czyszczenia
czyszczenia gitary. Wysuszyłem to wszystko w miarę, żeby już to tak nie zalegało, ta perfuma. Jak widzicie, no, zmiany kolorystyczne są dosyć konkretnie tutaj widoczne. I tu, gdzie były naklejki, jest zupełnie inaczej. Mimo to jest też trochę do zmycia, ale jednak będzie to inny kolor i naprawdę zupełnie to tak będzie, że no, słońce zadziałało po prostu na tą gitarę, więc tak, ale gitara już nadaje się do tego, żeby po prostu użyć chociażby, jak mówię, czegoś takiego, czy potem, czy tam jest na nie wiem, gdzieś mi ten drugi gdzieś zginął, ale tym to potraktuję, ten deep cleaner naprawdę dobrze to zadziała. Potem można troszeczkę jeszcze gitar polić takim od Fendera tutaj. Takim od Fendera, żeby się pozbyć tego zapachu. W każdym razie naklejki zostały usunięte. Nie jest to aż takie, jak widzicie, straszne i nie jest to aż takie trudne, jak by się mogło wydawać. Myślę, że temat został całkowicie wyczerpany. Teraz już gitarka będzie czyszczona. Czyszczenie gitarki, filmik jest. Zapraszam do oglądania filmików o gitarach. Zapraszam do poszerzania swojej wiedzy gitarowej po prostu w różnych tematach, nie tylko w tematach grania, ale też tak jak tutaj chociażby właśnie takiego do it yourself. No. I sponsorem filmiku były tutaj te perfumy. Możecie je kupić swojej babci lub dziewczynie lub mamie lub na Dzień Kobiet albo na cokolwiek innego, albo na przykład sobie, jeśli lubicie tego typu zapachy. Ja nie lubię, mam już tego dość konkretnie tutaj dosyć, pootwieraliśmy wszystkie okna, śmierdzi w całym domu, ale naklejki zostały usunięte. Fok pozdrawia.